Jeszcze raz Państwa witam bardzo serdecznie. Otwieram 34. sesję Rady Gminy Świlcza. Witam, proszę Państwa, Pana Wójta Gminy Świlcza, Pana Dana Dziedzica. Witam zastępcę Wójta, Pana Sławomira Miłka. Witam radnych powiatowych w Kąp. Stykę, przepraszam. Przepraszam, to jakaś wróżba. Przepraszam, zagalopowałem się. Witam radnych powiatowych w komplecie, witam Państwa sołtysów, witam obsługę Rady Gminy. Proszę Państwa, na podstawie listy obecności stwierdzam, że na sesję przybyło 14 radnych, posiadamy więc kworum. Rada jest zdolna podejmować decyzję. Pani Barbara Buda najprawdopodobniej spóźni się. Ważne obowiązki służbowe, koniec miesiąca. Proszę Państwa, pytanie pierwsze, czy Państwo otrzymaliście materiały z odpowiednim wyprzedzeniem, czy nikt z Państwa nie zgłasza żadnych zastrzeżeń do formy przekazania czasu, formy przekazania tychże materiałów? Nie widzę. W takim razie odczytam porządek obrad. Proszę Państwa, otrzymaliście Państwo w zawiadomieniu następujący porządek obrad dzisiejszej sesji. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, informacja z realizacji uchwał działalności wójta i gminy i urzędu gminy, podjęcie uchwały budżetowej na rok 2017 Rady Gminy Świlcza, podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Świlcza, sprawy różne i wolne wniosku. Proszę Państwa, do porządku dzisiejszej sesji proponuję wprowadzić dodatkowe następujące punkty. Proszę Państwa, propozycja uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Spraw Regulaminowych Rady Gminy Świlcza, co jest podyktowane, proszę Państwa, pismem, które wpłynęło 15 grudnia na moje ręce, pana Kamila Skwiruta w związku z zakończeniem wypełniania z dniem 31 grudnia 2016 roku mojego mandatu radnego w ramach samorządu gminy Świlcza i automatycznym rozpoczęciem pełnienia tegoż w samorządzie miasta Rzeszowa na podstawie paragrafu 15 ustęp 5 statutu gminy Świlcza z dnia 21 grudnia 2015 roku Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego pozycja 432 z 2016 roku, z dniem 28 grudnia 2016 roku składam na ręce pana przewodniczącego rezygnację z funkcji przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Spraw Regulaminowych. Stąd jest to pierwsza propozycja dodatkowej uchwały. Kolejna propozycja to zmieniająca uchwałę w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania i wychowania i opieki w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Świlcza, wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ustalony wymiar zajęć bezpłatnych oraz warunków częściowego zwolnienia z tej opłaty. I kolejna, w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2017. I kolejna, w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 roku. I to są te dodatkowe propozycje uchwał. W takim razie proszę Państwa o głosowanie. Kto z Państwa jest za zatwierdzeniem tak przedstawionego porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Proszę Panie Sekretarzu, proszę liczyć. Kto z Państwa jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Proszę Państwa, rozpoczynamy od punktu pierwszego, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Pytanie moje zwyczajowe, czy protokół przyjmujemy z czytaniem, czy bez czytania? Protokół był wyłożony odpowiednio przed sesją, proszę Państwa. Czy Państwo zgłaszacie jakieś uwagi do protokołu z 33 sesji Rady Gminy? Nie widzę. W takim razie, proszę Państwa, stwierdzam, że protokół z 33 sesji Rady Gminy Świlcza został przyjęty, zostanie przeze mnie podpisany.
Dziękuję. Przechodzimy do punktu kolejnego. Informacja z realizacji uchwał działalności wójta i urzędu gminy. Bardzo proszę, panie wójcie. Witam wszystkich państwa. Przedstawię informację z realizacji uchwał podjętych na 23. sesji Rady Gminy, która odbyła się 20 grudnia bieżącego roku. Uchwała nr 23/209/2016 w sprawie powierzenia wójtowi gminy Świlcze uprawnień do stanowienia o wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej gminy Świlcza zrealizowana. Uchwała nr 33/210/2016 zmieniająca uchwałę nr 32/2002/2016 z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Świlcza zrealizowana. Uchwała nr 211/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Świlcza na rok 2016 zrealizowana. Uchwała nr 212/2016 w sprawie zmiany numeru pierwszego planu zagospodarowania przestrzennego nr 50/99 w Trzcianie w trakcie realizacji i uchwała nr 33/2013/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości działka nr 6401 Bratkowice w trakcie realizacji. Informacja z działalności wójta i urzędu gminy za okres od 19 grudnia 2016 roku do 27 grudnia 2016 roku. W wyżej wymienionym okresie wójt gminy Świlcze wydał 6 zarządzeń. Zarządzenie nr 146/2016 wójta gminy Świlcze z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Świlcze na rok 2016 na podstawie decyzji wojewody podkarpackiego wprowadzone zmiany w zakresie pomocy społecznej. Zarządzenie nr 147/2016 wójta gminy Świlcze z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Świlcze na rok 2016 wprowadzono zmiany wydatków dotyczących szkół. Zarządzenie nr 148/2016 wójta gminy Świlcze z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie wyznaczenia głównych celów do monitorowania w 2017 roku. Zarządzenie nr 149/2016 wójta gminy Świlcze z dnia 23 grudnia w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla budynków Urzędu Gminy Świlcza. Zarządzenie nr 150/2016 wójta gminy Świlcze z dnia 23 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Świlcze na rok 2016 dokonane zostały zmiany w zakresie świadczeń wychowawczych. Zarządzenie nr 151/2016 wójta gminy Świlcze z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Świlcze na rok 2016 dotyczą środowiskowego domu pomocy społecznej w Woliczce. I oprócz tego, proszę państwa, otrzymali państwo, panie i panowie radni, sprawozdanie z zamówień publicznych realizowanych od 21 grudnia 2016 roku do dnia 28 grudnia 2016 roku. Są to 4 zadania. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy na ten moment ktoś z państwa radnych ma jakieś pytania do pana wójta? Skoro nie ma, proszę państwa, to kolejny punkt w porządku obrad. Podjęcie uchwały budżetowej na rok 2017 Rady Gminy Świlcza. Uchwała budżetowa Gminy Świlcza na rok 2017 nr 214/2016 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 grudnia 2016 roku. Na podstawie, i tu cała delegacja ustawowa, proszę państwa, Rada Gminy Świlcza stanowi, co następuje. I w paragrafie pierwszym ustala się dochody budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 60 611 321 zł. Z tego dochody bieżące w kwocie 54 879 810, a dochody majątkowe w kwocie 5 731 511 zgodnie z tabelą jak niżej. Państwo otrzymaliście z dużym wyprzedzeniem oczywiście budżet. No, ja go tutaj czytał, proszę państwa, nie będę, bo byłoby to właściwie niemożliwe. Pytam o opinię komisji. Ta opinia już była dołączona na poprzedniej sesji, były zblokowane wszystkie opinie.
Komisja Finansów Publicznych, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Spraw Regulaminowych. Z tego co dokument dotarł na poprzednią sesję do mnie, opinia była pozytywna. Dodatkowo jeszcze, proszę Państwa, mamy pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. W takim razie otwieram, proszę Państwa, dyskusję. Mam taką nadzieję, mam takie przekonanie, że każdy z Państwa ten budżet radnych przejrzał dokładnie, przewertował tam i z powrotem, poddał gruntownej analizie. I to jest właśnie ten czas i ten moment, aby podzielić się spostrzeżeniami, refleksjami, pytaniami. Kto z Państwa radnych? Pan Tomasz Biały. Bardzo proszę. Panie Wójcie, Wysoka Rado, Szanowni Goście. Klub Razem dla Gminy pochylił się nad treścią uchwały budżetowej, zauważając bardzo pozytywny trend w znacznym wzroście dochodów w stosunku do roku ubiegłego. Jeżeli chodzi o dochody własne, wzrost nastąpił o kwotę 2 748 456 zł 15 groszy. Subwencja ogólna wzrosła z 1 296 812 zł do poziomu 20 702 777 zł. Również znacznie wzrosły dotacje celowe na zadania zlecone, aż o kwotę 9 661 696 zł. Dotacje celowe na zadanie własne wzrosły o kwotę 69 800 zł oraz pojawiły się dodatkowe dotacje, które tutaj stanowią kwotę 3 312 889 zł. Jeżeli chodzi o różnicę w stosunku do budżetu na rok ubiegły, jest to aż 17 089 653 zł 15 groszy. Nastąpił znaczny wzrost dochodów. Ten wzrost stanowi 39,27% w stosunku do roku 2016. Tutaj należy zauważyć, że wzrost w zakresie dochodów własnych nastąpił z tytułu wzrostu wpływów ze sprzedaży mienia 1 267 800 oraz z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Nastąpił również wzrost subwencji ogólnej w części oświatowej o kwotę 169 300. I tutaj należy zwrócić uwagę na część subwencji wyrównawczej na 1 127 500. Jeżeli chodzi o zadania zlecone, istotny zakres tutaj stanowi dotacja na program Rodzina 500+. Jest to kwota właśnie 9 731 400. Dotacje pozostałe to właśnie ta kwota, o której wcześniej mówiłem. Należy zwrócić uwagę na tutaj ten zakres, w jakim ta dotacja, o której na końcu mówiłem, zostaje przeznaczona na podniesienie efektywności dostępności e-usług w zakresie zarządzania oświatą w gminie Świlcza, co stanowi kwotę 899 855 złotych 76 groszy. Kolejna dotacja jest przeznaczona na modernizację energetyczną budynków oświatowych na terenie gminy Świlcza. To kwota 1 413 663 zł 86 groszy. Oraz kolejny program, który na pewno jest tutaj sukcesem dla gminy, poprawa jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół w Świlczy poprzez budowę nowej sali gimnastycznej oraz zakup doposażenia pracowni ITC i przyrodniczej. Tutaj wiadomo, że ta dotacja była zagrożona, ale udało się to wszystko dopiąć. Również tutaj należy zwrócić uwagę na pozytywne aspekty w zakresie środków przeznaczonych na wydatki w zakresie gospodarki mieszkaniowej, gospodarki gruntami i nieruchomościami. Wzrost nastąpił aż o kwotę 354 518 zł.
oraz tutaj również znacząca różnica w stosunku do roku poprzedniego występuje w zakresie wydatków przeznaczonych na oświatę i wychowanie. Jest to aż o 2 717 638 zł 79 groszy. Bardzo wyraźna tutaj jest poprawa w zakresie kwestii dotyczących wydatków na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego. W tym zakresie wzrost nastąpił aż o 519 817 zł. Przy budżecie na cały rok 1 609 972 zł 32 grosze. Dlatego ta część, która została zwiększona, no, stanowi istotny udział w całości tego budżetu. Również zostały tutaj zwiększone wydatki na kulturę fizyczną do kwoty 1 406 276 zł 37 groszy. Tutaj również wzrost nastąpił o znaczącą kwotę 557 300 zł. Tutaj należy zwrócić uwagę, że w zakresie oświaty i wychowania wzrost o 3 530 000 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych w roku 2017 i jednocześnie spadek o 812 400 kosztów na działalności bieżącej. Dlatego tutaj po pierwsze znacznie wyższe wydatki, po drugie spore oszczędności, więc tutaj w tym zakresie również należy mówić o sukcesie. Jeżeli chodzi o wydatki inwestycyjne, no to co każdego radnego najbardziej interesuje, mamy na 2017 rok mamy przeznaczoną kwotę 8 966 671 zł, 6 groszy, w porównaniu do roku 2016, gdzie na ten cel było przeznaczone 3 952 983 złote 54 grosze. Dlatego no tutaj widzimy bardzo, bardzo duży wzrost w tym zakresie. I tutaj biorąc pod uwagę te wszystkie wydatki, które zostały zwiększone, pomimo tego aktualny stan zadłużenia znacznie zmalał w porównaniu do czasu, kiedy rozpoczynaliśmy tę kadencję. Aktualnie stan zadłużenia wynosi 19 570 514 zł, 56 groszy, w porównaniu do około 22 milionów właśnie z początku kadencji. Dlatego te wydatki nie niosą za sobą nowych zobowiązań bez pokrycia, które musiałyby być finansowane z kredytów. Tutaj trzeba również zwrócić uwagę na wskaźniki. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem wynosi 34,34%. Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem stanowi 10%. Jest to o tyle ważne, że tutaj ta wartość procentowa wskazuje na potencjalne zdolności i możliwości jednostki samorządu terytorialnego do spłaty zobowiązań i tutaj do finansowania wydatków właśnie o charakterze inwestycyjnym, o czym wcześniej mówiłem. Udział tej nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem to procent, w jakim jednostka mogłaby zaciągnąć nowe zobowiązania w stosunku do osiąganych dochodów. Dlatego też im wyższa jest wartość tego wskaźnika, tym większe są możliwości inwestycyjne lub większa możliwość zwiększenia wydatków bieżących. Jeżeli chodzi o, tutaj mamy zadłużenie, prawda, przyporządkowane na każdego Polaka, tutaj jeżeli chodzi o kwestię zadłużenia przyporządkowaną dla każdego mieszkańca gminy, to 1222 zł 32 grosze. Jeżeli chodzi o udział zobowiązań ogółem w dochodach, stanowi kwotę, nie kwotę, tylko wartość procentową 32,28 setnych. Dlatego tutaj w tym zakresie moim zdaniem w porównaniu z innymi gminami również tutaj możemy się pochwalić progresem i dobrą prognozą na przyszłość, pomimo tego, że mamy bardzo wysokie zobowiązania do spłaty z tytułu właśnie tych kredytów, które były jeszcze zaciągnięte przed rozpoczęciem naszej kadencji. W tym roku to jest kwota ponad 3 miliony złotych. Tutaj nie widać zahamowania w inwestycjach, w rozwoju. Budżet jest bardzo w ocenie naszego klubu prospołeczny. Wiadomo, że
Każdy chciałby jak najwięcej, ale biorąc pod uwagę, tak jak mówiłem, te zobowiązania, które ciążą na gminie i konieczność rozsądnego wydatkowania środków, w ocenie naszego klubu uchwała budżetowa jest godna zaakceptowania. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych? Pan Wójt prosi o głos. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie i Panowie Sołtysi, zaproszeni goście. Szanowni Państwo, w uchwale budżetowej na 2017 rok zaplanowano w ramach Funduszu Sołeckiego na wydatki zakup sprzętu sportowego na wyposażenie obiektu sportowego w Trzcianie. Była to kwota 8586 zł i 37 groszy oraz na zakup sprzętu oraz i wyposażenie obiektu sportowego w Bratkowicach w kwocie 2000 zł. W uchwałach zebrań wiejskich w tych miejscowościach zapis literalnie brzmiał: wydatki na zakup sprzętu sportowego dla LKS Trzciana w kwocie 8586 zł 37 groszy i na zakup sprzętu sportowego dla LKS Bratek Bratkowice. Szanowni Państwo, rzeczywistym zamierzeniem był jednak zakup sprzętu sportowego, który pozostanie na mieniu gminy i nie zostanie przekazany na własność dla tych klubów. To ma stanowić wyposażenie i tylko w ten sposób to może być realizowane. Zatem w uchwale budżetowej ujęto ten wydatek zgodnie z rzeczywistym zamierzeniem zebrania wiejskiego, a nie literalnym brzmieniem uchwały zebrania wiejskiego. I prosiłbym, żeby tą informację zaprotokołować, gdyż w przeciwnym razie uniemożliwi nam to przekazanie tych środków i wykorzystanie tych środków. Byłaby to strata ponad 10,5 tysiąca złotych. Także bardzo proszę o zaprotokołowanie, uwzględnienie tej zmiany w uchwale budżetowej na 2017 rok. Dziękuję Państwu. Dziękuję. Kto z Państwa? Bardzo proszę, pan Seweryn. Dziękuję panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie wójcie, panie skarbnik. No, mamy fajny budżet, rekordowy pod względem dochodów, wydatków, w szczególności dochodów majątkowych. Tutaj pamiętam taką sytuację, jak pierwszy budżet żeśmy procedowali prawie 2 lata temu. Te dochody ze sprzedaży majątku były ciut niższe, zostały zmniejszone i tutaj moim zdaniem to może budzić troszeczkę obawę, czy zrealizujemy te dochody w wysokości 5 700 000 zł. Niemniej jednak budżet, który został tutaj skrojony, te wydatki inwestycyjne, tutaj są, które są proponowane i kwota na nie przeznaczona, w mojej ocenie stanowi taki dobry kompromis pomiędzy oczekiwaniami poszczególnych sołectw oraz możliwościami finansowymi gminy. Ja osobiście poprę ten budżet z uwagi na to, że stanowi ten kompromis, dobrze rokuje na przyszłość i mam nadzieję, że te zadania inwestycyjne, które są planowane między innymi z udziałem środków zewnętrznych w ramach ZIT-u w ROF-ie, będą realizowane i pozwolą tutaj naszym mieszkańcom troszeczkę odskoczyć w przód. Także dziękuję za ten budżet i oczywiście panie wójcie, ten głos jest tutaj ode mnie pozytywny. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa? Pan Dominik Bąk, bardzo proszę. Dziękuję panie przewodniczący. Panie wójcie, padło bardzo dużo dobrych słów. Jest to jak najbardziej prawda. Mamy zaplanowany bardzo dobry budżet. Jedyne co mogę, to pogratulować tak dobrego budżetu i licząc na jego 100% wykonanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Kto z Państwa? To ja sam sobie udzielę głosu jeszcze i być może pan wójt za moment. Chciałem zwrócić uwagę jeszcze Państwa na fakt, że wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, proszę Państwa, finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, to proszę Państwa aż 25,02% wydatków inwestycyjnych, czyli co czwarta złotówka będzie pochodziła ze środków zewnętrznych. Imponująca jest również nadwyżka budżetowa w paragrafie czwartym na stronie 29, Państwo to macie, 2 894 000. Spójrzmy jeszcze na takie pytanie, korzystając jeszcze przy okazji, taką mam niejasność, z obecności komendanta Straży Gminnej. Zapisano w paragrafie 10, proszę Państwa, wpływy 3,5 tysiąca złotych z mandatów.
My teraz mandatu już tutaj z radarów nie nakładamy. Rozumiem, że to są jakieś zaszłości, które gdzieś tam będą spływać. Kwota nie jest znaczna, 3,5 tysiąca, ale czy są realne szanse, żeby tą kwotę uzyskać? Bardzo proszę. Tak, tak, pan komendant. Panie komendancie, tu wyraźnie pisze, z tytułu grzywien nałożonych za naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących. A to w takim razie, przepraszam, jeżeli pani tak skarbnik, pisze, bardzo to proszę. Jest to błąd. Nie, nie, niekoniecznie, pani skarbnik. Jest to kwota zaplanowana na podstawie, pochodząca rzeczywiście z zaszłości z lat ubiegłych, czyli ściągamy jakby jeszcze nasze należności pochodzące z lat ubiegłych i wyprognozowana na podstawie ściągalności, którą mieliśmy w roku 16 i w roku 15. Myślę, że jest to kwota realna do osiągnięcia. I pani skarbnik, korzystając, że jest pani przy mikrofonie i przy głosie, chciałem zapytać o kwotę dotacji. To na stronie 38 do zakładu wodociągów i kanalizacji w wysokości 238 500 i moje pytanie jest następujące, czy od tego gmina będzie odprowadzać VAT, czy też nie? Według stanu prawnego wcześniejszego powiedziałabym, że będzie, natomiast pojawiły się już głosy, interpretacje podatkowe, że jest możliwość nieodprowadzenia podatku VAT. Miejmy nadzieję, że to potwierdzi nam rzeczywistość. Dobrze, dziękuję bardzo. Pan wójt prosił o głos, bardzo proszę. Panie, panowie radni, bardzo dziękuję za przychylne słowa, jeśli chodzi o budżet. Chciałbym też powiedzieć, że i podkreślić, że to, co państwo widzą w tym budżecie, to jest pokłosie prawie 2 lat naszej wspólnej pracy, zrozumienia i niestety dużej dyscypliny. Dużo udało się zrobić poprzez racjonalne wydatkowanie środków publicznych. Efekty widać w postaci dróg. Widać też, jeśli chodzi o współpracę ze starostwem powiatowym. Dziękuję tutaj bardzo wszystkim panom radnym z powiatu za pomoc. Co najważniejsze, pytanie tutaj też, które zadał pan przewodniczący Kornak, czy niezbyt optymistycznie? Nie wiem, zobaczymy. Czas pokaże, jeśli ustawodawca wymyślił choćby kolejną ustawę na dzień dzisiejszy, taką jak mamy ochronie gruntów rolnych, to może się okazać, że to, co na dzień dzisiejszy jest w naszych kompetencjach, jutro już będzie poza tymi kompetencjami. Ale staramy się realizować wszystko zgodnie z planem. Planujemy, na ile to jest możliwe. Jeśli są jakieś opóźnienia, korygujemy. Od tego jest Rada i myślę, że oby nie było rzeczywiście tak, że będziemy musieli to korygować. Aczkolwiek mamy dzisiaj budżet ułożony nie tylko w kwestii dotyczącej finansów, ale i zadaniowej i ułożony w taką ścieżkę hierarchii, co najpierw, co później. Staramy się realizować te najważniejsze potrzeby w zakresie komunikacji, poprawy komunikacji szeroko rozumianej, bezpieczeństwa w ruchu pieszym i pojazdów mechanicznych, komunikacji zbiorowej. To proszę państwa wszystko przed nami. Nie wiemy też, jak będzie wyglądała propozycja ze strony miasta w zakresie partycypacji w kosztach choćby przejazdów komunikacją miejską. Planujemy na podstawie tego, co mamy na dzień dzisiejszy. Proszę państwa, też chcę powiedzieć, że nadwyżki budżetowe, które są w ciągu ostatnich lat, są w mojej ocenie, ale nie tylko w mojej, fachowców, którzy tutaj pracują, niespotykane, myślę, że w historii całej tej gminy. Rok ubiegły to prawie 5 milionów złotych, ten myślę, że zamkniemy kwotą przynajmniej 7 milionów złotych. Ktoś by mógł powiedzieć, że no to jest fantastycznie. Proszę państwa, nie do końca jest fantastycznie, bo czekają nas realizacje inwestycji w najbliższych latach na poziomie 20 paru milionów złotych. I najprawdopodobniej będziemy musieli skorzystać z formy, jakim będzie kredyt na realizację tych zadań, bo nie będziemy w stanie ze środków własnych wygenerować tak dużych pieniędzy. To jest po prostu niemożliwe, ale stanowi to taki kapitał, udział własny i zabezpieczenie po to, żebyśmy mogli korzystać w przyszłości z mechanizmów umożliwiających realizację tych inwestycji i ich prawidłowe rozliczenie. Pojawiły się też
nowe, to co powiedział pan przewodniczący, środki pozabudżetowe, lokowane dzisiaj w oświatę, lokowane w e-usługi i częściowo lokowane w środki nasze, które staramy się uruchomić pod aspektem takim społecznym. Tutaj też udało się pozyskać te pieniądze i proszę państwa, coraz więcej tych środków finansowych zaczyna spływać, aczkolwiek nie zachwystujemy się dzisiaj możliwościami, które leżą li tylko w tym, żebyśmy mieli piękne obiekty użyteczności publicznej, które częstokroć są niewykorzystane. Więc musimy teraz naprawdę bardzo racjonalnie do tego podchodzić i w takiej formule dyscypliny i takiego zrównoważonego rozwoju, choć przyznam, że to widać już gołym okiem, że zaczyna się zmieniać i w mojej ocenie odbiór społeczny, jeśli chodzi o pracę Rady, jest bardzo dobry. Jeśli chodzi o moją pracę, tego już nie mogę tutaj mówić, bo zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ale dziękuję państwu za zrozumienie, za takie racjonalne podejście do tego budżetu, przy fakcie, że naprawdę mamy bardzo duże obciążenia finansowe, bo gdyby takich nie było, proszę państwa, bylibyśmy liderem. O czym to świadczy? No jest ranking, był ostatnio Złotej Setki Gmin. W gminach wiejskich z całego Podkarpacia mamy 20 miejsce. Najwyższe w skali historii tej gminy. Więc myślę, że nie mamy się czego wstydzić. Dziękuję wszystkim państwu, radnym powiatowym, radnym Rady Gminy, sołtysom za fachowe podejście, zrozumienie, akceptację tego budżetu i proszę państwa o przegłosowanie tego budżetu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś głosy z sali? Ja jeszcze pragnę tylko dodać, że w tym budżecie, proszę państwa, te wszystkie adresowane przez państwa uwagi, propozycje czy zgłaszane wnioski znalazły odzwierciedlenie. Ja mam tylko przed sobą wnioski do budżetu pana Tomasza Białego i radny Marcin Żańczak razem do Urzędu Gminy 29 września wpłynęły i zadałem sobie taki trud, żeby sprawdzić, ile z tych wniosków, proszę państwa, zostało przelane na papier i w tej konstrukcji budżetu się znalazło. Pan wiceprzewodniczący patrzy mi tu na ręce, więc praktycznie co drugie, więcej niż co drugie kółko mam zakreślone. Mam przed sobą również, proszę państwa, Rada Sołecka Bratkowice i również podobna sytuacja, więc to cieszy. Cieszy również fakt, że na straż pożarną i na straż gminną jest więcej, to znaczy tyle samo, ile w 2016 roku, to znaczy w moim odczuciu więcej, bo państwo wiecie, że odchodzi jedno sołectwo, a środki na te zadania nie zostały uszczuplone. Są w tej samej wysokości. Dziękuję bardzo. Proszę w takim razie o głosowanie. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem budżetu w przedstawionym kształcie, przedyskutowanym, proszę o podniesienie ręki. Kto z państwa jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. Dziękuję państwu za głosowanie. Stwierdzam, że Rada Gminy Świlcza jednogłośnie przyjęła budżet gminy na 2017 rok. Przechodzimy do kolejnego punktu. Uchwała numer, stosowny numer porządkowy Rady Gminy Świlcza z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcz. Na podstawie stosownych przepisów prawnych Rada Gminy stanowi, co następuje. W paragrafie pierwszym uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Świlcza wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017-2026 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. W paragrafie drugim wykaz przedsięwzięć, o których mowa w artykule 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, limit wydatków w poszczególnych latach i limit zobowiązań określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf nr 3. Upoważnia się wójta gminy Świlcza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w artykule 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały ogółem do kwoty 1 036 430 zł, w tym na realizację przedsięwzięć bieżących i majątkowych w roku 2018 do wysokości 1 036 430 zł. Paragraf czwarty. Upoważnia się wójta gminy Świlcza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Punkt pierwszy.
zawieranych na czas nieokreślony w zakresie. Podpunkt A. Dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci. Podpunkt B. Dostawy gazu z sieci gazowej. Podpunkt C. Usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej. Podpunkt D. Dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe. Punkt drugi. Zawieranych na czas określony do kwoty 5 milionów złotych. Paragraf 5. Upoważnia się wójta gminy Świlcza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Świlcza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, o których mowa w paragrafie 4 niniejszej uchwały. Paragraf 6. Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej stanowią załącznik numer 3 do niniejszej uchwały. Jeżeli stanowią załącznik, proszę Panie, stanowi załącznik w takim razie numer 3, tu będzie poprawka gramatyczna. Paragraf 7. Traci moc uchwała numer 17/112/2016 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza. Stanowią załącznik, tu mamy. Dobrze, to przepraszam. Paragraf 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 roku. Dobrze, objaśnienia stanowią załącznik. Przepraszam bardzo. I Państwo macie oczywiście, macie Państwo nie tylko załączniki, ale macie Państwo także uzasadnienie, ale korzystając z obecności Pani Skarbnik, w dwóch, trzech zdaniach o taką merytoryczną puentę bym poprosił. Wykaz przedsięwzięć, które stanowią załącznik do wieloletniej prognozy finansowej, obejmuje wydatki majątkowe i wydatki bieżące. Limit zobowiązań na wydatki majątkowe jest to 4 857 070,34 zł, natomiast na wydatki bieżące 96 700 zł. Do wydatków bieżących należą utrzymanie efektów realizowanego programu PSAP, Podkarpacki System Administracji Publicznej. Natomiast do wydatków majątkowych modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie gminy Świlcza, poprawa efektywności i dostępności e-usług w zakresie zarządzania oświatą w gminie Świlcza, utworzenie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie oraz utworzenie środowiskowej świetlicy socjoterapeutycznej w Świlczy. Jeżeli chodzi o prognozy dochodów, prognozy wydatków, prognozy naszego zadłużenia i obsługę długu i wskaźniki, jakie zostały na tej podstawie wyliczone, mieszczą się one w zakresie naszych wskaźników dopuszczalnych ustawowo, a nawet pozwalają nam na ewentualne uwzględnienie niezbędnych zobowiązań, jakie byśmy musieli zaciągnąć jeszcze w związku z realizacją przedsięwzięć wymienionych wcześniej. Dziękuję bardzo. Czy Państwo radni macie jakieś, Panie, Panowie, pytania do wieloletniej prognozy finansowej? Widzę, że nie ma. W takim razie przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w proponowanym kształcie? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że jednogłośnie 14 głosami za Rada Gminy przyjęła wieloletnią prognozę finansową. Przechodzimy, proszę Państwa, do kolejnego punktu. Ten kolejny punkt to jest pierwszy punkt dodatkowy.
Mianowicie, proszę Państwa, uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych, Gospodarki i Ochrony Środowiska i Spraw Regulaminowych Rady Gminy Świlcza. I teraz, proszę Państwa, głosowanie w tej sprawie, proszę Państwa, proponuję, tak jak stanowi statut, głosowanie jawne, chyba że Rada zaproponuje inaczej, to wtedy ewentualnie mogę poddać pod głosowanie. Jeżeli nie widzę, to proszę o zgłaszanie, proszę Państwa, kandydatów. To proszę Państwa, ja pozwolę sobie zgłosić, pan Marcin Żańczak. Panie Marcinie, czy wyraża Pan zgodę? Pan Marcin wyraża zgodę. Proszę o kolejne zgłoszenia. Nie widzę. W takim razie, proszę Państwa, będziemy przystępować do głosowania. Przypominam, tryb głosowania jest identyczny przez podniesienie ręki. Więc kto z Państwa radnych jest za wyborem pana Marcina Żańczaka na, proszę Państwa, przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych, Gospodarki i Ochrony Środowiska i Spraw Regulaminowych? Proszę o podniesienie ręki. Kto z Państwa jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Dwie osoby. W takim razie głosowało 14 radnych, za głosów oddano 12, nikt nie był przeciw, 2 głosy wstrzymujące się. Stwierdzam, proszę Państwa, że pan Marcin Żańczak został wybrany przewodniczącym Komisji Finansów Publicznych, Gospodarki i Ochrony Środowiska. Bardzo gratuluję, panie Marcinie, życzę owocnej pracy. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, w takim razie odczytam przygotowany projekt uchwały numer 34 przez stosowny numer porządkowy przez 2016 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych, Gospodarki i Ochrony Środowiska i Spraw Regulaminowych Rady Gminy Świlcza. Na podstawie stosownych przepisów, proszę Państwa, Rada Gminy stanowi, co następuje. W paragrafie pierwszym stwierdza się wybór radnego i tu trzeba będzie wpisać, bo mamy puste miejsce, Marcina Żańczaka na stanowisko przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych, Gospodarki i Ochrony Środowiska i Spraw Regulaminowych. Paragraf drugi. W paragrafie pierwszym uchwały nr 18/121/2016 Rady Gminy Świlcza z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz przewodniczących Komisji Stałych Rady Gminy Świlcza punkt drugi skreśla się. I paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W takim razie, proszę Państwa, bardzo proszę o głosowanie w sprawie przedstawionej uchwały. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w proponowanym kształcie? Proszę o podniesienie ręki. Kto z Państwa jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Dwie osoby. Proszę Państwa, przechodzimy do kolejnej uchwały. Uchwała nr 34, łamana przez stosowny numer porządkowy Rady Gminy Świlcza z dnia 28 grudnia, zmieniająca uchwałę w sprawie określania czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Świlcza, wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ustalony wymiar zajęć bezpłatnych oraz warunków częściowego zwolnienia z tej opłaty. Na podstawie stosownych przepisów Rada Gminy stanowi, co następuje. W paragrafie pierwszym, paragraf drugi uchwały nr 52/399/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 16 maja 2014 roku w sprawie określania czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Świlcza, wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ustalony wymiar zajęć bezpłatnych oraz warunków częściowego zwolnienia z tej opłaty. Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z 2014 roku, pozycja 1776, ustęp pierwszy otrzymuje brzmienie. I to będzie ustęp pierwszy, tak? Ustęp pierwszy. Za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5,
5, przepraszam, w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych określony w paragrafie pierwszym pobiera się opłatę w wysokości 1 zł za każdą godzinę zajęć. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku. Czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś pytania do kształtu uchwały? Pan Dominik Wąg, bardzo proszę. Dziękuję, panie przewodniczący. Chciałbym zapytać, ile wynosiła opłata do tej pory za tą jedną każdą godzinę zajęć? To samo, tak? Opłata się nie zmieniła, zmienił się tylko wiek dzieci objętych tą opłatą, ponieważ dzieci w wieku przekraczającym lat 5 objęte zostały subwencją oświatową. To wyrównawczą, tak? Pani Anu, to tą wyrównawczą subwencją, tak? Oświatową, dobrze. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania? To poddaję, proszę Państwa, pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w przedstawionym kształcie? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Gminy jednogłośnie 14 głosami za podjęła uchwałę w przedstawionym kształcie. I kolejna uchwała numer 34, łamana przez stosowny numer porządkowy Rady Gminy Świlcza z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2017. Na podstawie stosownych przepisów prawnych Rada Gminy stanowi, co następuje. W paragrafie pierwszym, punkt pierwszy. Uchwala się gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2017 w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. Punkt drugi. Program, o którym mowa w ustępie pierwszym, stanowi integralną część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2010-2018 przyjętej uchwałą nr 38 łamane przez 349 łamane przez 2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie przyjęcia gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2010-2018. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy i paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Państwo macie załącznik do tej uchwały. Szczęśliwie się składa, jest z nami sekretarz Urzędu Gminy Świlcza, który jednocześnie jest przewodniczącym tej komisji. Wszystko się zgadza, panie sekretarzu. Tak, gdyby chciał pan sekretarz w kilku zdaniach nam przybliżyć proponowany treść uchwały. Karado, rok temu właśnie szczegółowo przedstawiałem gminny program profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2016. Podobne zadania nas czekają w roku przyszłym w 8 zakresach. Tutaj Państwo macie w tym programie, jakimi tematami, jakimi problemami zajmować się będzie Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która będzie miała do dyspozycji kwotę z odpisów podatkowych za sprzedaż alkoholu i ta kwota wyniesie 145 tysięcy. Mamy wydatki stałe, takie jak funkcjonowanie punktu konsultacyjno-informacyjnego, na przykład dzisiaj co tydzień mamy tutaj w drugim budynku Urzędu Gminy psychologa i psychoterapeuty, które przyjmują osoby, które potrzebują takiej pomocy. Mamy szereg wydatków związanych z organizacją ferii szkolnych z pewnymi punktami stałymi od lat, jak siłownia w SDS-u w Woliczce. Również dużo nas kosztuje ostatnio opłaty sądowe i opłaty związane z badaniami, dlatego że no, nasza działalność została tak sformalizowana, że osoby, które nie chcą współpracować tutaj na miejscu z nami, no niestety musimy bardziej rygorystyczne metody wprowadzać, stąd też no, bardzo szybko działamy, nie czekamy, bez zwłoki. Wszystkie wnioski, które do nas wpływają, po prostu przekazujemy do jednostek nadrzędnych. Chodzi tutaj o sądy rejonowe, które już mają skuteczne narzędzia oddziaływania na osoby, które no, dobrowolnie nie chcą współpracować z gminną komisją. Także ta nasza praca co roku jest podobna.
na stałym poziomie są zgłoszenia, zawsze nowych zgłoszeń jest wiele. Też co kilka lat wracają te problemy, bo niestety nie ma skutecznych metod medycznych, a profilaktyka no nie zawsze jest skuteczna wobec wszystkich, którzy jej potrzebują. Także te wszystkie problemy, które tutaj są w 8 zakresach przedstawione, będziemy realizować w 2017 roku. Dwóch radnych jest w gminnej komisji, stąd też bardzo dobrze znają problemy, z którymi się gminna komisja spotyka. Jeśli będą szczegółowe pytania, to odpowiem. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Ktoś z Państwa radnych? Jak Państwo zauważyli, ta kwota 145 500, ja już zwracałem uwagę przy konstrukcji budżetu, no jest niezmienna od kilku lat, jak zauważyłem. Więc nic, ta kwota nie idzie do góry. I nie wiem, czy to pozytywnie, czy negatywnie, proszę Państwa. Nie przybyło sklepów. Spożycie nie wzrosło. Panie Wójcie, bardzo proszę o jakąś interpretację. Proszę Państwa, popatrzmy no, z jednej strony oczywiście na przychody, które jawią się w wysokości tego funduszu, ale ja bym z drugiej strony popatrzył na to, jak on jest dzisiaj wydatkowany. Otóż te rozmaite formy na przeciwdziałanie alkoholizmowi, zaangażowanie dzieci, organizacja czasu wolnego, wspieranie inicjatyw lokalnych, społecznych, które w konsekwencji przeciwdziałają tej patologii, jest nieporównywalnie jakościowo inne niż wcześniej. Nie ograniczamy to do kilku podmiotów. Dzisiaj dostęp do tych środków jest bardzo duży i wydaje mi się, że na to trzeba byłoby popatrzeć. Natomiast no, inne kwestie to możemy widzieć, no, począwszy od takich zabaw jak dewastacja znaków drogowych czy przystanków. Widać, to widać wszędzie, ale wydaje mi się, że staramy się te trendy zmieniać i wydaje mi się, że w konsekwencji te środki są dobrze wydatkowane. No a że spożycie jest takie, to myślę, że lepiej, że Polacy mniej piją, niż by mieli spożywać trunków więcej, panie przewodniczący. Dziękuję także bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Państwa, wiceprzewodniczący, panie Wojtku, bardzo proszę. Tutaj taka poprawka, proszę do mikrofonu. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Nie mieliśmy dużo czasu na analizowanie tego programu, bo dostaliśmy to dzisiaj, ale w punkcie trzecim, w zakresie organizowania form pomocy dla rodzin alkoholików oraz ochrony przed przemocą w rodzinie, punkt 2. Organizowanie i finansowanie wakacyjnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. O ile wiem, organizowane są też i zimowe, tak zwane kolonie czy półkolonie. Nie lepiej by to było organizowanie i finansowanie wypoczynku w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych dla dzieci i młodzieży? Tak, oczywiście, proszę. Ja bym wypoczynku dzieci i młodzieży już bez określenia, czy to letniego, czy to zimowego, czy w jakiejś innej formule. Myślę, że im prostsze to sformułowanie będzie, tym ono będzie bardziej uniwersalne i lepsze. Chyba, że są jakieś no, natury formalnej. Prawo powinno mieć raczej charakter ogólny. Nie uszczegółowiajmy tutaj, nie ma takiej potrzeby. W takim razie, proszę Państwa, przyjmujemy tą poprawkę. Jeżeli Państwo spojrzelibyście tutaj na punkt trzeci, w podpunkcie drugim, ta poprawka będzie brzmieć organizowanie i finansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży. Skreślimy, proszę Państwa, słowo wakacyjnego. I Pan Seweryn, bardzo proszę. Dziękuję, panie przewodniczący, Wysoka Rado. No to idziemy z rozpędu. Również punkt 7, podpunkt 4, organizację wakacyjnego, więc tutaj też zgłaszam poprawkę, aby wykreślić to słowo. Organizację wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych oczywiście. To jest ta sama poprawka wakacyjnego i tak dalej. W takim razie, proszę Państwa, poddam pod głosowanie te dwie zgłoszone poprawki. One tyczą się właściwie tego samego i mam wątpliwość, czy głosujemy je odrębnie, czy też razem? W takim razie, proszę Państwa, poddaję pod głosowanie poprawkę, która skreśla słowo wakacyjnego w punkcie trzecim podpunkt drugi i w punkcie siódmym podpunkt czwarty. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem takiej poprawki? Proszę o podniesienie ręki.
Kto z Państwa jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. Dziękuję bardzo. W takim razie przystępujemy do głosowania projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017. Proszę z uwzględnieniem przyjętych przed momentem tych dwóch poprawek. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tak skonstruowanej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła, proszę Państwa, uchwałę w proponowanym kształcie z naniesionymi poprawkami, wynikiem 14 osób za. To mamy to. Co nam jeszcze? Proszę Państwa, i już ostatnia uchwała. Proszę Państwa, tu uchwały mają nadawany stosowny numer porządkowy w odniesieniu do poprzednich, więc stąd to moje sformułowanie Rady Gminy Świlcza z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 roku. Na podstawie stosownych przepisów Rada Gminy Świlcza uchwala, co następuje. W paragrafie pierwszym ustala się punkt pierwszy, wykaz wydatków ujętych w budżecie Gminy Świlcza, które nie wygasają w 2016 roku oraz ostateczny termin ich wykonania w 2017 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Punkt drugi, plan finansowy wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Paragraf drugi, wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy i paragraf trzeci, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I Państwo macie załącznik nr 1 i macie wskazany ostateczny termin wykonania, to oczywiście 30 czerwiec, połowa roku, i załącznik nr 2 i króciutkie uzasadnienie. Państwo otrzymaliście dzisiaj oczywiście te dokumenty, więc nie było czasu na szczegółową analizę. Czy jakieś pytania do tego projektu uchwały? Bardzo proszę. Już mikrofon podamy. Pozwolę sobie pierwszy raz. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Pani skarbnik, uprzedzi pani pana wójta? Taki przeziębiony. Panie wójcie? Proszę Państwa, część prac została rozpoczęta, ale nie została, czyli podpisane zostały umowy, ale nie zostały one jeszcze zrealizowane, w związku z tym nie zostały też zafakturowane. To są środki przechodzące, które zostały nam z prac takich remontowych czy modernizacyjnych na odcinkach. Tam jeszcze wchodzi Dąbrowa, wykonanie cieku wodnego przy takiej drodze w kierunku kościoła, jak również te, które jest podzielone, bariera i skarpa w Świlczy. O którą to dokładnie chodzi skarpę, w tej chwili nie jestem w stanie powiedzieć, ale to żaden problem. Zadaniowo możemy ściągnąć drogowca i jeśli pan sobie życzy, to bardzo proszę. To są jakby no, marginalne kwoty, tam jest chyba 4000 zł, tak? Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania? No nie widzę, proszę Państwa. W takim razie poddaję pod głosowanie ten projekt uchwały. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Też nie widzę. Dziękuję bardzo. 14 radnych głosowało, 14 głosów oddano za. Tym sposobem, proszę Państwa, zmierzamy ku końcowi. Kolejny punkt to sprawy różne i wolne wnioski. Otwieram dyskusję. Pozwolę sobie, proszę Państwa, w tych sprawach różnych. Pan Kamil się zgłasza. Bardzo proszę. Pozwólcie Państwo, że w konwencji stojącej, panie przewodniczący, panowie wójtowie, państwo sołtysi radni, ja chciałem serdecznie podziękować za te dwa lata wspólnej pracy w ramach samorządu gminy Świlcza. Jestem przekonany, że były to dwa lata dobre dla sołectwa Bzianka. Wolą mieszkańców znalazłem się tutaj w Radzie Gminy i wolą tych mieszkańców nasza miejscowość przychodzi do samorządu miasta Rzeszowa.
Ja chciałem Państwu wszystkim podziękować. Najpierw panu wójtowi Dziedzicowi, panu wójtowi Styce, państwu radnym na czele z panem przewodniczącym, wypróbowanym przyjacielem sołectwa Bzianka, państwu radnym powiatowym, państwu sołtysom, pracownikom urzędu gminy, pracownikom jednostek gminnych. Myślę, że w dalszym ciągu gmina Świlcza będzie się wspaniale rozwijała. Proszę państwa o zachowanie jak najlepszych wspomnień o sołectwie Bzianka. Nie mówię do widzenia, bo na pewno jeszcze wielokrotnie będziemy się spotykać, czy to przy okazji jakichś spotkań kurtuazyjnych, czy pracy nad herbem gminy, bo te prace w dalszym ciągu będą trwały. Serdecznie państwu dziękuję i życzę dalszego prężnego rozwoju gminy Świlcza. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Proszę państwa, ja również pozwolę sobie, jakbyście państwo również mogli w konwencji stojącej. Ja może podejdę do kolegi. Najpierw odczytam, proszę państwa, szanowny pan Kamil Skwirut, radny gminy Świlcza. Proszę przyjąć serdeczne podziękowania za dwuletni owocny trud pracy samorządowej na rzecz naszej małej ojczyzny, której na imię gmina Świlcza. Życzę dalszej wytrwałej pracy w samorządzie miasta Rzeszowa, realizacji planów zawodowych i zamierzeń osobistych. W imieniu Rady Gminy Świlcza, przewodniczący Rady Gminy. Panie Kamilu, proszę przyjąć skromne upominki książkowe. Proszę państwa, a my, przypominam, jesteśmy w punkcie sprawy różne i wolne wnioski. Proszę o zabieranie głosu. Proszę pan radny sołectwa Bratkowice, pan Dominik Bąk. Dziękuję panie przewodniczący, panie wójcie, Wysoka Rado. Zgłosili się do mnie mieszkańcy przysiłka Dąbry w Bratkowicach z prośbą o wykonanie przystanku, a w ich intencji dokładnie postawienia tablicy przystankowej. Oni nie oczekują już nawet przystanku jakiego jako wiaty, tylko przystanku, gdzie można zatrzymać bezpiecznie autobus. Ponieważ pierwszy przystanek na Dąbrach znajduje się pod lasem, drugi na skrzyżowaniu Zapola i Dąbrów, tam pomiędzy tymi przystankami jest odległość około 1,5-2 km. Jest to niekiedy uciążliwe dla mieszkańców, bo muszą pokonywać po prostu pewien odcinek drogi, żeby dojść do swoich domów z tego przystanku. Dlatego zwracają się do pana wójta z prośbą o wystąpienie do zarządcy drogi o usytuowanie przystanku mniej więcej przy numerze 780-783. Jednocześnie, korzystając z okazji, pragnę podziękować za bieżące remonty przystanków, które zostały zauważone w ostatnim czasie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan wójt chce od razu odpowiedzieć. Bardzo proszę. Więc jeśli będą tam występowały okoliczności umożliwiające lokalizację takiej tablicy, to myślę, że nie będzie to jakiś problem. To trzeba będzie jeszcze pewnie skonsultować z przewoźnikiem odnośnie zatrzymywania się tamtego autobusu. Może to będzie przystanek na żądanie, nie wiem. To myślę, że to akurat nie będzie taki duży problem. No a w kwestiach dotyczących, proszę państwa, tych, nazwijmy to, napraw, to jest jak walka z wiatrakami. Wystarczy jednak gdzieś porządna impreza i nieważne, czy to jest dyskoteka, czy zabawa gdzieś w pobliżu, czy czyjeś huczne imieniny, lub też brak tych imienin. No jedzie grupa, pewnie jakaś inicjatywna i mówiąc wprost, no rozbija te przystanki i zgliszcza. No cały czas pracujemy. Być może czasami mieszkańcy, proszę państwa, mają do nas jako do samorządowców żal, że nie robimy tak szybko. Ale proszę zwrócić też uwagę, nie przypuszczam, żeby to były tylko i wyłącznie wyjazdowe eskapady. To część jest też naszego społeczeństwa i tutaj kwestia dotycząca wychowania jest jakby najważniejsza. Mówię tu też pod kątem dewastacji placu zabaw, gdzie widzimy, jak to się dzieje.
no częstokroć te urządzenia nie są wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem i celem. No ale takie życie. Dobrze, dziękuję bardzo panie przewodniczący, panie radny. Dziękuję bardzo. Proszę o kolejne głosy. Pani również radna sołectwa Bratkowice, pani Natalia Skuba-Więcław. Dziękuję panie przewodniczący. Ja mam pytanie do kolegi radnego odnośnie przystanka na Dąbrach, bo swego czasu też się do mnie zwrócili mieszkańcy, jednak byłam tam na miejscu i w tym miejscu przystanek byłby 300 metrów od poprzedniego. W związku z powyższym, biorąc pod uwagę to, jak przystanki są usytuowane w Bratkowicach, jest to co 800, co kilometr, uważałam, że nawet nie ma sensu tego tematu podnosić, bo co 300 metrów przystanek... No Panie przewodniczący, mogę? Bardzo proszę. Czy to jest akurat nie w tym miejscu, o którym ja myślę? Pani radna, wyrażam ubolewanie, że pani tutaj kwestionuje decyzję, prośby mieszkańców. Oczekują oni przystanku pomiędzy tymi dwoma przystankami, czyli około pewnie 700 metrów byłoby. No to niech będzie 800, niech to zmierzą drogowcy. Ja nie wiem, ja przekazuję informacje w imieniu wyborców naszych, przede wszystkim pani wyborców, a nie precyzuję dokładnie informacji, w jakich odległościach te przystanki tam mają być. Proszę w okolicach 780-783. Taką mam informację, którą dostałem telefonicznie. Proszę państwa, jest jeszcze oczywiście między nami pan sołtys sołectwa Bratkowice, pan Ryszard. Bardzo proszę. Franczyk, bardzo proszę panie sołtysie. Proszę państwa, panie wójcie, Wysoka Rado, a propos przystanku na Dąbrach. W każdym miejscu przystanek jest zasadny, no bo każdy chciał, żeby autobus się zatrzymywał jak najbliżej jego domu, więc zasadne, że każdy prosi o przystanek, na żądanie przynajmniej. Ja tylko woli sprostowania chciałbym powiedzieć, że na Dąbrach jest w tej chwili dwa przystanki, a trzeci na drodze na Dąbry, bo po prostu po skręceniu z drogi powiatowej nad ścianą mamy zaraz przystanek. Następny jest w połowie Dąbrów. I ostatni, który żeśmy utworzyli jakiś rok temu na prośbę mieszkańców na końcu Dąbrów, tam jak hydrofornia. I ten przystanek, o którym pan mówi, radny, byłby z kolei na początku Dąbrów. Także na Dąbrach jest przystanek w środku Przysiółka, na samym końcu i tu mieszkańcy proszą na początku. Ja nie widzę ani przeciwwskazań, ani wskazań. Jeżeli będzie wola, to przystanek można zrobić nawet i co 200 metrów. Każdy by chciał wysiąść jak najbliżej domu. Ja tylko informuję, że na Dąbrach już jest w tej chwili dwa przystanki, ale trzeci jest wskazany jak najbardziej. Trzeci jest tak jakby na Zapolu. Dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję bardzo. Jeszcze pan Dominik Bąk chce uzupełnić, rozumiem. Chcę uzupełnić o informację, że nowo zlokalizowany przystanek Bratkowice Dąbry Pętla, bo tak się nazywa, jest w odległości, jak się nie mylę, 200 metrów od... A ilu pani Natalio? Aha. Bratkowice Dąbry Pętla pod samym lasem oddalone jest około 200 metrów od przystanku Bratkowice Dąbry. Nie mam na myśli przystanku Bratkowice Zapole, ale to też nie jest moją intencją, żeby tu się sprzeczać o to, gdzie mają powstać przystanki. Ja przekazuję informację z prośbą do pana wójta o jej realizację. Jeżeli będzie zasadna, mam nadzieję, że zostanie zrealizowana. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę o zabieranie głosu w innych sprawach, pozaprzystankowych również. Ktoś z państwa radnych? Pan radny powiatowy sołectwa Bratkowice, pan Tomasz Wojton. Panie przewodniczący, panie wójcie, Wysoka Rado. Mam nadzieję, że w imieniu wszystkich radnych reprezentujących powiat Rzeszów pragnę pogratulować panu wójtowi złożenia projektu budżetu, który uzyskał jednomyślność Rady. Życzę jego pomyślnego wykonania, a że jesteśmy w okresie świątecznym, to nawet większych wpływów niż pan przewidział. Jako samorząd powiatowy myślę, że nadal inwestycje, które realizowaliśmy przez minione 2 lata, nadal będą realizowane, zwłaszcza przy budowie
dróg, chodników i innych zadań inwestycyjnych. Dziękuję za dobre słowa. Myślę, że nadal będziemy tak współpracować, jak współpracujemy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ktoś z Państwa radnych jeszcze? Państwa sołtysów? Nie widzę. To bardzo proszę, panie wójcie. W odpowiedzi tu na słowa pana radnego Wojtona. Ja również dziękuję panie radny za współpracę. Dziękuję wszystkim radnym Rady Powiatu Rzeszowskiego. Naprawdę bardzo dużo środków zostało wydatkowane. Szanowni Państwo radni, to kwota ponad 2 milionów złotych, gdzie wydatkowano środki na wspólne inwestycje gminne i powiatowe. Bardzo dużo. Wydatkowano wcześniej na poziomie 350-400 tysięcy złotych i to naprawdę było bardzo dużo. Ta skala dzisiaj realizacji tych prac jest naprawdę niesamowita i tempo olbrzymie. Także dziękuję bardzo za to, że te środki udało się połączyć, a dziękuję też i radnym za to, że znaleźli zrozumienie, że warto jest zaangażować. Pewnie jeszcze później będzie chwilę czasu na refleksję, na dyskusję już przy uroczystej kolacji, ale proszę Państwa, na naszym informatorze gospodarczym na ostatniej stronie zamieszczony jest odcinek drogi łącznika, który udało się wykonać w miejscowości Rudna Wielka i Rzeszów Dworzysko. To jest taki kluczowy element, który na dzień dzisiejszy nasz samorząd spina z miastem Rzeszów w osi północ-południa, którego do tej pory nie było. Było Trzciana-Bratkowice, Świlcza-Mrowla, natomiast kolejnego odcinka już nie było, można było przejechać tylko i wyłącznie przez Rzeszów. To znakomicie skraca drogę dzisiaj do pracy, ale też proszę Państwa, wydaje mi się, że docelowo będzie kluczowym rozwiązaniem komunikacyjnym, jeśli chodzi o miejsca pracy, które będą lokowane w Dworzysku. I tam nasi mieszkańcy przede wszystkim będą mieli najlepszy i najszybszy dojazd. Także dziękuję bardzo, bo warto było przeznaczyć te pieniądze na realizację tej inwestycji drogowej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze na sam koniec chciałem ponowić moje pytanie. Na 32 sesji 28 listopada prosiłem o taką wstępną, bardzo wstępną analizę projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego na terenie naszej gminy. Przypominam, że do 31 marca będziemy musieli taką uchwałę podjąć. I bardzo bym prosił o zaprotokołowanie i aby na najbliższej naszej sesji wstępne takie założenia, taki projekt, bo nie ukrywam, że pewnie z racji uprawianej przeze mnie profesji docierają do mnie różne głosy i pojawiają się różne pytania, na które nie umiem udzielić odpowiedzi. No i oczywiście odpowiedzią będzie, proszę Państwa, projekt uchwały, on będzie odpowiedzią ostateczną, ale no nie chciałbym, abyśmy, proszę Państwa, tutaj tą reorganizację sieci szkół no prowadzili w jakiejś, no może źle się wyrażę, ale nie przychodzi mi na myśl inne słowo, w tajemnicy. Chcę, aby to wszystko było procedowane przy otwartej kurtynie. Wywołałem pana wójta do odpowiedzi, bardzo proszę. Proszę Państwa, stare pożekadło lub przysłowie mówi nic o nas bez nas. Tak też jakieś półtora miesiąca temu dyrektorzy placówek oświatowych zostali zobowiązani do przedstawienia symulacji finansowej i organizacyjnej funkcjonowania szkół po reformie oświaty. Chciałbym wiedzieć, ale sądzę, że Państwo również taką wiedzę potrzebują, jak to będzie wyglądało i czy będziemy w stanie dźwignąć dotychczasową siatkę szkół? Jeśli tak, to na jakich zasadach i jakie rozwiązania w tej materii należy zastosować? Poprosiłem każdego z dyrektorów, żeby przeanalizował dotychczasowe wydatki, zasymulował to w przypadku pojawienia się nowych oddziałów lub likwidacji oddziałów i te informacje mają do mnie trafić bezpośrednio od dyrektorów. Czyli my nie będziemy narzucać rozwiązań, zobaczymy, jak to wygląda po tej stronie już takiej fizycznej realizacji. Na podstawie tych przedłożonych dokumentów, tej informacji od dyrektorów, zobaczymy, czy mamy tą samą ilość uczniów, czy ta ilość uczniów nam się zmniejszyła, czy też znakomicie się zwiększyła. Bo też takie mogą być sytuacje. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan wójt już liczy pewnie na efekt programu 500+, ale to jeszcze musimy chwilę poczekać. Proszę Państwa, czy jeszcze jakieś głosy z sali? Nie widzę. W takim razie, proszę Państwa, oczywiście spotykamy się o 15.30, tak?
w Trzcianie. Zamykam, proszę Państwa, 34. sesję Rady Gminy Świlcza. Dziękuję Państwu serdecznie za przybycie. Proszę wyłączyć.